Odon. Brytyjczyk ruszył mocno, zanim Giglio, Francuz Ozie. Na razie nie ma dużej przewagi. Giglio, Ozie po pierwszym torze tam Węgier, ale nie, Brytyjczyk jednak zdecydowanie ta końcówka wytrzyma do końca, wytrzymał Coogan. Jaki wynik? 23-15. Nie tak dobry jak jego najlepszy rezultat, ale również świetny. 23-15, tu nikt takiego wyniku w tym biegu. No nie, miał go kiedyś Węgier, ale Coogan miał zostać mistrzem świata i został. Czyli wszystko zgodnie z planem, można by rzec. Zachował grację pod uciskiem, jak pisał Hemingway. Boże, tutaj było tak sobie. Mocno ruszyli rywale za nim po tym wyjściu, ale końcówka jednak. I już mamy zawodników kolejnej kategorii M40 na bieżni.